Dzień dobry Państwu. Cześć. Mówię cześć, ponieważ jest tutaj wielu naszych znajomych. Zanim przejdę do wywiadu z Gają, chciałam wprowadzić Państwa w temat i powiedzieć, dlaczego u nas odbywa się spotkanie. Mianowicie podczas kwarantanny zdecydowaliśmy się wypełnić wniosek w ramach programu Kultura w sieci organizowanego przez Narodowe Centrum Kultury. Pozytywnie rozpatrzono nasz wniosek, a my od dłuższego już czasu chcieliśmy poszerzyć działalność Betelu o wydarzenia propagujące kulturę i sztukę. Mieliśmy już doświadczenie w organizowaniu koncertów, wystaw, ale chcieliśmy czegoś więcej. O tyle jest nam łatwiej, że ten potencjał twórczy tkwi w ludziach, którzy są z nami związani, w ludziach, którzy do nas przychodzą. Jednych znamy już wiele lat i z innymi dopiero się poznajemy. Gaja należy do tej pierwszej grupy. Tak. My osobiście, ja dzisiaj obliczyłam, znamy się chyba lat 17. My się znamy 17 lat? Tak. 17. 17. Grono jest bardzo znajome, więc Gai też nie muszę jakoś szeroko przedstawiać. W związku z tym nie będę zwlekać z pytaniem, na które pewnie wszyscy czekają. Ja również chętnie je zadam. To jest pytanie o nową książkę. Ponieważ pod koniec marca, Gaja, ogłosiłaś na Facebooku, że książka jest już gotowa, kiedy się ukaże? No to jest właśnie kwestia problematyczna i może ja tutaj posłużę się pomocami naukowymi, które przyniosłam. Więc problem jest taki, że książka ta wygląda tak. To jest jej pierwsza część. To jest druga, więc tak naprawdę wygląda tak, że można sobie nią poćwiczyć nawet. I tutaj nawet została troszkę zmniejszona czcionka, więc to jest 700 stron, a tak naprawdę to jest 900 stron. I okazało się to problemem dla wydawnictwa, więc książkę muszę jeszcze skrócić. Natomiast dostałam propozycję od mojego wydawnictwa, czyli wydawnictwa literackiego, żebym napisała inną książkę, taką kompletnie inną, w zupełnie innym stylu i gatunku, i to będzie książka science fiction. Pomysł został już przez nich zaakceptowany i książka jest właśnie pisana. Nie mów za dużo, bo do tej książki jeszcze wrócimy, a ja bym chciała jeszcze podrążyć temat trylogii. Jak to się właśnie dzieje, że pisarka ma pomysł na kryminał, siada, pisze kryminał, a po kilku latach wychodzi trylogia. To są trzy opasłe tomy. Jaki proces zachodzi? Czy to jest ciężkie do okiełznania? W sumie to od początku myślałam, że będzie to seria, bo ja się bardzo przywiązuję do bohaterów, więc chciałam po prostu z nimi pozostać na dłużej. I nie wiem, być może jeszcze do nich w ogóle wrócę kiedyś. W każdym razie od początku myślałam, że to będzie więcej książek niż tylko jedna. I jak zaczynałam, w sumie jak kończyłam grup, to już myślałam o kolejnych książkach i zostawiłam sobie już w grobie, czyli mojej czwartej książce, haczyki do trzech kolejnych. I potem po prostu wykorzystywałam tylko te pomysły, które wtedy tam gdzieś zakiełkowały. Problem w tym, że tych pomysłów jest po prostu za dużo. I to jest, myślę, że to jest za dużo pomysłów nawet na trzy książki, dlatego ta ostatnia jest właśnie taka gruba, bo Betonowy Pałac był jeszcze bardzo taką skumulowaną książką, w której wszystko było od początku do końca takie bardzo przemyślane.
Z Kamienną Nocą już było trudniej, bo tych pomysłów było coraz więcej, a no, z tą ostatnią to już bardzo trudno, bo musiałam pozamykać wszystkie wątki z poprzednich książek i w ogóle z moich też czterech poprzednich. No i po prostu za dużo chciałam osiągnąć i dlatego książka na początku w ogóle miała 1000 stron i udało mi się 100 stron wyrzucić. Uważam to za bardzo duży sukces, ale 900 stron wciąż to jednak jest za dużo dla wydawnictwa. A czy to już jest ostatnia część? Tak, chociaż... że miałam pomysł jeszcze, co dalej mogłabym robić z tymi bohaterami, ale jakby wszystkie wątki zaczęte w poprzednich zamykają się właśnie w tej książce. No, wyobrażam sobie, że będzie ci się bardzo ciężko rozstać z postacią Julii. No ciężko, trochę się z nią zżyłam, bo... No to już jest, nie wiem, z 15 lat, odkąd z nią żyję, bo nie należę do tych pisarzy, którzy wydają po kilka książek rocznie, tylko no, mam ich stosunkowo niewiele na koncie, jak na to, ile lat już funkcjonuję na rynku. Ale za to obszerne. Za to są, tak, są jest za co złapać. Tak. No właśnie, bo to już jakby dawno temu też wymknęłaś się, twoje książki wymknęły się takiej konwencji spod kontroli tobie, a też konwencji kryminału. Czy ty je w ogóle jakoś klasyfikujesz? Czy to jest potrzebne? Tak naprawdę to tylko... właśnie myślę... Ale tak naprawdę to myślę, że tylko cztery pierwsze książki były takimi stricte kryminałami, chociaż i one były jakąś tam grą z konwencją. Natomiast te kolejne coraz dalej odchodzą w kierunku jakiegoś, nie wiem, mojego własnego gatunku czy jakiejś interpretacji tego gatunku. Więc one są bardzo pojemne i są takie też trudne trochę do sklasyfikowania takiego oczywistego. Bo mówiłaś, że skracałaś książkę. Co się stało z tymi fragmentami, które musiałaś usunąć i jak wyglądała ta praca, bo pewnie to jest trudne niezmiernie. I mam też pytanie, czy te fragmenty trafiły do szuflady razem z tymi najlepszymi imionami i nazwiskami postaci, które sobie chowasz jeszcze na zaś? Ja sobie chowam na zaś w ogóle mnóstwo rzeczy i te imiona i nazwiska to są tylko jedne z tych elementów. Mam taką naturę takiego chomiczka, który sobie chowa różne rzeczy. Ja sobie je spisuję, mam strasznie dużo notesów, w których spisuję różne pomysły i różne rzeczy. I tych stron imion mam, nie wiem, chyba z 10 takich właśnie świetnych. Boję się trochę ich używać, bo są zbyt fajne. Jeszcze nie wymyśliłam dosyć doskonałej książki, żeby była warta tych imion i nazwisk, czy ksyw, które wymyśliłam. Mam nadzieję, że kiedyś możesz nam zdradzić jakieś jedno. Najgorsze z tych najfajniejszych. Nie, wolałabym tego nie robić. Nie, jestem też takim zazdrosnym chomiczkiem. Nie, może ktoś by chciał tego użyć. W każdym razie skracam i zmieniam książki od lat swoje. Zawsze jest mi szkoda też wyrzucać tych rzeczy, bo właśnie jako ten chomiczek lubię gromadzić sobie, więc mam po prostu pamięć w kompie zapchaną różnymi takimi dokumentami, w których są wycięte fragmenty albo, nie wiem, dialogi, czy jakieś... jeszcze inne wersje, albo ostatnia, naprawdę ostatnia wersja czegoś tam. Mnóstwo mam tego, ale niestety jeszcze nigdy nie wróciłam do żadnego z tych fragmentów. Więc gromadzę je, ale potem ich nie wykorzystuję. Tak jak te ubrania, które gromadzę w szafie, że może kiedyś na przykład założę i one leżą i szkoda mi ich jest wrzucić, ale nie używam.
Więc nie wiem, co się stanie z tym, co wyrzuciłam. Pewnie nic. Pewnie zginie w odmętach jakiegoś starego, wyrzuconego kompa. Jak się poruszasz właśnie po tym, bo to musi być jakaś w ogóle cała mapa haseł i tak dalej, żeby, ponieważ te powieści są bardzo wielowątkowe, żeby się nie pogubić, nie zgubić fabuły, to jest bardzo istotne, prawda? Również przy tym wyrzucaniu elementów, żeby nie zachwiać czegoś. No to jest bardzo trudne, to chyba trochę nie ma innej drogi niż czytanie w kółko tego. I wyszukiwanie jakichś elementów, które się przeoczyło. I no to jest taka męcząca trochę robota i w sumie najmniej fajna. Pilnowanie tych. Jak nie lubię sprzątać, to nie lubię też w książce sprzątać. A powiedz mi właśnie... Ojej! Piszesz z rywami, czy narzucasz sobie jakiś rygor i pracujesz, nie wiem, 5, 8, 10 godzin dziennie? Kiedyś pracowałam bardziej z rywami, wtedy, kiedy po prostu mi się chciało, ale w tym momencie, jak mam wiele różnych projektów, już nie mogę tak pracować, tylko muszę sobie po prostu organizować czas. I nie jestem w tym może jakaś super dobra, ale wydaje mi się, że coraz lepiej sobie z tym radzę. A właśnie, to mogę pokazać teraz kolejną pomoc naukową. Jaką? Nie bój się. To jest mój notes z moich ostatnich prac. I bardzo długo go wybierałam. Chyba w księgarni spędziłam z pół godziny porównując różne notesy. I ten miał najwięcej takich przegródek, że można sobie po prostu tutaj otworzyć i każda przegródka jest na inny projekt. I wszystkie są już zajęte? Tak, wszystkie są już zajęte i jeszcze rozważam z drugiej strony prowadzenie go ewentualnie, bo lubię mieć wszystko właśnie nogami. W jednym miejscu. Tak. Mam zawsze strasznie dużo notesów i potem nie pamiętam, co gdzie mam, a ten wydał mi się takim po prostu idealnym rozwiązaniem. Okej, a jak już się okaże, że trzecia część trylogii będzie miała być wydana, to wrócisz do niej, żeby jeszcze raz przeczytać i... Znaczy nie mam wyboru, muszę do niej wrócić i dałam kilku osobom, w tym tobie, do przeczytania i tutaj też siedzą. Ja się jeszcze nie wywiązałam z zadania, ale czuję się bardzo wyróżniona, ale też obciążona. I po prostu poprosiłam o pomoc znajomych, żeby mi podpowiedzieli, co nie jest koniecznie niezbędne w tej książce i co mogę wyrzucić, gdyż powinnam wyrzucić z niej jeszcze 200 stron. To jest bardzo dużo. I tutaj powstaje taki problem, czy będę okrawać tekst na przykład z pojedynczych słów, bo też tak robiłam i ciesząc się, że już mogę nacisnąć enter i że jest o jedno słowo mniej. I to jest straszne, bo to się potem śni w nocy. Czy na przykład lepiej jest wykrawać całe wątki chirurgicznie i jednak lepiej jest wykrawać całe wątki i tak będę robiła. To będzie nieprzyjemne. Dlatego zrobiłam sobie przerwę i piszę inną książkę, żeby nabrać dystansu do tej, żeby po prostu nie mieć z nią takiej bliskości, jaką mam zwykle z książką, żeby po prostu było mi mniej szkoda tych bohaterów, których wyrzucę na przykład. No, rozumiem to. A wracając do książki science fiction, możesz coś o niej więcej powiedzieć? Wiem, że też przyniosłaś rysunki. Tak, przyniosłam rysunki. Które robisz pracując? To jest książka, którą piszę trochę dla mojego męża. Bo zawsze jego marzeniem było, żebym napisała książkę science fiction. I jakoś dzięki niemu wkroczyłam do tego świata science fiction i teraz uważam, że jestem jeszcze większym nerdem niż on i znam się o wiele lepiej na Star Treku, na różnych statkach kosmicznych i na takich rzeczach, że on nie ma pojęcia czasami o nich, różnych rasach żyjących w kosmosie i tak dalej. A jakie są rasy żyjące w kosmosie? O Jezu, jest tak strasznie, to w ogóle jest temat na inne spotkanie. Zrobimy. Że u mnie będą zupełnie inne oczywiście rasy,
ale najpierw powstał w mojej głowie tytuł, który mi się strasznie spodobał, Galaktyczne psy, czyli taka galaktyczna policja. To brzmi trochę jak taki komiks. Bo to jest, no, to będzie bardzo komiksowe, tak jak w sumie każda moja książka. I reszta jakby była dobudowywana do tego tytułu. Potem zaczęłam sobie wymyślać bohaterkę. Chciałam, żeby była jakaś taka, nie wiem, zupełnie inna i taka niepasująca do rzeczywistości. I sobie właśnie wymyśliłam laskę, która ma ogon. Pokaż rysunek. Dobrze, to może pokażę teraz rysunek. Przepraszam, bo jest... Mogę podać? Zaraz. Przepraszam, bo trochę tego mam tutaj. Jak to chomiczek. To jest pierwszy rysunek, który zrobiłam. To jest pierwszy jej portret właśnie z ogonem i wtedy mniej więcej zaczęła powstawać fabuła, bo właśnie jak sobie rysowałam, to równocześnie bardzo przyjemnie mi się wymyślało treść tej książki. Potem pomyślałam, że chciałabym być w sumie osobą, która rysuje statki kosmiczne, bo to wydało mi się takim ambitnym przedsięwzięciem, więc najpierw narysowałam... opierając się o pomysł takiego kolesia, nie pamiętam w tym momencie niestety nazwiska, który bierze przedmioty takiego codziennego użytku i przerabia je na statki kosmiczne, więc wzięłam taką parownicę do prasowania ubrań i właśnie przerobiłam ją w taki statek kosmiczny. To jest mój pierwszy statek kosmiczny. Potem wzięłam taki do masażu sprzęt i przerobiłam go na taki łazik naziemny, który na przykład można nim chodzić po planetach i zbierać minerały. Tutaj siedzi człowiek, tutaj są właśnie zbierane różne minerały czy różne rzeczy inne potrzebne. Ale rysowanie statków kosmicznych no, jest trudne, więc wróciłam do rysowania bohaterki zawsze. Najfajniej mi się rysowało ludzi, że to nie jest człowiek, więc narysowałam sobie jej twarz taką z krwawiącymi oczami. Ale też ma blizny, tak jak Julia. Tak, coś mam chyba z tymi bliznami. Potem sobie w ogóle, to było w lockdownie i pofarbowałam sobie włosy na takie kolory, które ona ma. To był kolejny etap. A czy szukasz w tej powieści nowego alterego, jakby mając... Wiedząc, że żegnasz się już z Julią? W sumie się utożsamiam z prawie każdym moim bohaterem, bo trochę wchodzę w każdego bohatera pisząc z nim. Więc tak, no zaczęłam się z nią trochę utożsamiać. To jeszcze pokażę ostatni. O nie, pochlapałam sobie. To jest ona uwięziona. I smutna, z ustami zaszytymi. I to już są chyba wszystkie moje rysunki dotyczące tej książki. No chciałabym umieć lepiej rysować, żeby totalnie móc wyrazić to, co mam w głowie. I mam taki pomysł w ogóle, że jak ta książka już powstanie, to strasznie bym chciała, żeby powstał też komiks oprócz tego. Ile tomów przewidujesz? Na razie mam pomysł na dwa i nawet uważam, że ten drugi będzie lepszy niż pierwszy, ale pierwszy musi powstać, żeby mógł powstać drugi. Ale mam, no jestem dosyć podjarana tymi pomysłami. Fajnie jest coś nowego odkryć, będąc pisarzem, który już trochę tkwi w tym i jednak trochę nabiera takiej rutyny, odkryć coś zupełnie nowego i jakieś takie nowe wyzwanie. I właśnie to dała mi ta książka, jakąś taką nową przyjemność, troszkę zapomnianą z pisania. A i chciałam jeszcze dodać, że to też będą kryminały, tylko w kosmosie. A czy możesz nam coś więcej powiedzieć o tej bohaterce? To jest powieść, która rozgrywa się w jakimś zupełnie innym układzie planetarnym.
w roku 300, w którym ludzie skolonizowali ten układ, przylatując tam na statkach pokoleniowych. W międzyczasie, lecąc przez te kilkaset lat, ludzie się zdegenerowali i przetrwali najsilniejsi. Więc ci, którzy żyją na tych planetach skolonizowanych, to są bardzo niefajni ludzie, którzy zawładnęli tymi planetami i skolonizowali właśnie zamieszkującą tam ludność. I między innymi to jest właśnie ludność z tymi ogonami. I zaczyna się od tego, że jest obowiązek usuwania ogonów. A ona ma właśnie, zostaje jedynym osobnikiem z nieusuniętym ogonem. Czyli buntowniczka. No właśnie, w twoich książkach występują kobiety silne, silne też fizycznie, emocjonalnie, bardzo niezależne. Tworzysz taki obraz kobiet i tutaj chciałabym nawiązać do filmu, który współtworzysz, który jesienią ma się ukazać na Netflixie. Erotika 2022. Ale to jest film przedstawiający świat bardzo opresyjny dla kobiet. Jakie tam będą bohaterki, jakie będą kobiety? Co nam możesz powiedzieć? Właśnie to jest to pytanie, na które nie do końca mogę odpowiedzieć. Ale konsultowałam się i myślę, że mogę powiedzieć, że na początku trochę inny był zamysł tego filmu i to miał być film o kobiecej seksualności, czyli takim temacie, który jest trochę spychany na margines. Ale to było kilka lat temu, jak dostałam pierwszy raz te propozycje i zaczęłyśmy omawiać z autorkami innymi. I zamysł był taki, że jest 5 reżyserek i 5 autorek. I będzie to takie kino kobiece, ale takie właśnie inne. Ale miało to być głównie o seksualności i o kobietach. I nie wiem, może pod wpływem po prostu sytuacji, jaka jest w kraju, zaczęło się to trochę zmieniać. I wyszedł film, ja jeszcze go nie widziałam, ale wydźwięk jest raczej taki mroczny dosyć, chociaż jest to film o kobietach, które właśnie próbują coś z tą rzeczywistością dla nich opresyjną zrobić. I chciałabym móc powiedzieć więcej, bo jestem bardzo zadowolona z mojej współpracy z Olgą Hajdas i z tego, co razem wymyśliłyśmy i stworzyłyśmy, ale no niestety nie mogę. No, we wrześniu wszyscy będą mogli zobaczyć. A czy mocno różni się pisanie scenariusza od pisania książki? Tak. Dziękuję. Dziękuję. To zależy też, czy pisze się scenariusz z kimś, czy samemu. Ale chyba podstawową różnicą jest to, że przy książce jest się samemu z tym tekstem i z kompem i z tym, co się ma w głowie, a pisząc scenariusz cały czas trzeba się konsultować z innymi osobami. Z innymi osobami jest to też wymyślane. Nie jest to do końca rzecz autorska i to jest chyba podstawowa różnica. A drugą różnicą jest formatowanie tekstu. Czyli co dokładnie? Czyli to, jak ten tekst ma wyglądać, to jest dla mnie taka dosyć męcząca rzecz, że po prostu nie piszę sobie w Wordzie bitego tekstu, tylko on musi być odpowiednio wyglądać. Mhm. Okej. W twoich książkach występują takie miejsca prawie rzeczywiste. Czyli że jakby wszystko jest okej, okay, możemy się spodziewać, że taka rzeczywistość istnieje, ale jednak jest zawsze jakiś element rozpraszający, taki, który każe nam się trzymać w gotowości jakiejś, coś nas rozprasza.
coś, jakby miej się na baczności. W czasie kwarantanny wiem, że mało wychodziłaś z domu, bo akurat byłaś na etapie obcinania tekstu z książki. Akurat byłam jedną z tych najbardziej przestraszonych osób. Nie. Ale jak ci się żyło w takim Krakowie, który właśnie był pusty, także można było od Bramy Floriańskiej zobaczyć rynek i nic nie przeszkadzało. Właśnie ja tego nie widziałam, nie bo tego, nie widziałam tego, bo wtedy właśnie najbardziej się bałam. Nie chcę tutaj źle zabrzmieć, ale ja się bardzo dobrze czułam w kwarantannie, bo nic nie musiałam wychodzić. Mogłam siedzieć w domu i robić to, co chciałam. I poza tym akurat kończyłam robić korektę, kiedy ogłosili lockdown i jakby ta korekta gładko przeszła w to zamknięcie, więc ja nawet tego niespecjalnie zauważyłam, bo i tak bym siedziała w domu po prostu wtedy, a tak to musiałam siedzieć w domu jeszcze bardziej. A potem jakby przyzwyczaiłam się do tego, że po prostu siedzę w domu. Zaraz sobie znalazłam mnóstwo różnych zajęć. Potem dostałam różne propozycje, którymi się mogłam zająć. Więc w sumie wyszłam z domu po miesiącu. I to była już taka sama końcówka. Nawet to był taki ten etap, że nie można było przejechać przez Planty, więc pojechałam sprawdzić na Klepasz, czy jest otwarty na rowerze i tak było trochę dziwnie i pusto. Pamiętam, jak ci pisałam SMS-a, że nowy Klepasz otwarty, można tak jechać. Tak, tak, pamiętam. Spotkałyśmy się tam zresztą na tym Klepaszu. Na Starym się spotkałyśmy. Tak, takie przestraszone trochę. Czyli ty jesteś, należysz do tych osób, które w czasie lockdownu raczej miały więcej propozycji pracy, tak, i się odnalazły w tak, tym. Tak, ja bym powiedziała, że miałam dosyć dużego farta, jeśli chodzi o to zamknięcie. No bo to trochę tak jest, że ta praca pisarza jest jednak pracą w samotności, prawda? Najpierw gdzieś, nie wiem, czerpiesz inspiracje, spisujesz pomysły, w twoim przypadku robisz tam tysiące folderów i później siadasz i musisz to wszystko przetrawić. Tak, i tak właśnie przetrawiałam. No jedynym takim naprawdę dużym minusem to było to, że nie jeździłam na rowerze, a ja bardzo dużo rzeczy wymyślam jeżdżąc na rowerze i tego mi brakowało, ale za to zaczęłam uprawiać ogródek na balkonie i to mnie trochę wypełniło tę lukę. Niestety ogródek nie do końca przetrwał już teraz, jak no, można było wyjść. Pamiętam, podlewałam go. Powiedz mi jeszcze, bo ja mam taki kłopot, jak czytam twoją każdą książkę, ponieważ cię znam, że czytam ją twoim głosem i musi minąć chwila, zanim się przestawię i zacznę każdemu z bohaterów nadawać jego własny głos. Jak ty sobie czytasz te książki? Bo czasami jest tak, że bohater ma, nie wiem, jakąś manierę mówiąc, albo ma wadę wymowy, mówi bardzo szybko albo bardzo powoli. To jest jakby ważne, jak się czyta. Nie wiem, ja tak mam, że dla mnie to jest bardzo ważne, jak czytam książkę, że też jakimiś tam różnymi głosami. Jak się czyta swoją książkę? Czy czyta się ją swoim głosem, czy innymi? Ja czytam głosami różnymi, bo czasami sobie czytam takim półszeptem jakby podczas robienia korekty, nie podczas pisania, żeby też sprawdzić, jak to brzmi, czy to się gładko czyta, czy po prostu dobrze wchodzi ten tekst. I zawsze czytam właśnie takimi trochę innymi głosami, nie swoim głosem i w sumie bardzo to lubię, taki podział na role. Więc no tak, tak, różnymi tak, głosami i wiem właśnie, jak który z moich bohaterów mówi. To jest fajne. Już znam ich tyle lat, więc wiem, jak mówią. A jak czytasz książki znajomych pisarzy? Czy to też jest trudne? Było trudne, jak czy,
czytałam te książki, to... Czy przestałaś? Stało się łatwe. Dobra, źle to zabrzmiało. Nie, bo teraz chodzi o to, że teraz bardzo dużo słucham audiobooków. I to mi trochę właśnie zmieniło percepcję tych książek. Ale jak czytałam książki papierowe, to miałam problem z oddzieleniem autora od tekstu i... Tak jak mi kiedyś powiedziała koleżanka, że nie może się uwolnić od obrazu mnie siedzącej przed kompem i piszącej tę książkę, no to właśnie też miałam coś takiego, że po prostu widziałam cały czas ich i jakieś nasze ostatnie spotkania, jakieś tam rozmowy. No i to było takie dziwne, ale i to trochę przeszkadzało w odbiorze. Że to nie była już sama opowieść, tylko no nie potrafiłam wyciąć autora z tekstu. Natomiast jak zaczęłam słuchać audiobooków, które są zawsze w jakiejś tam interpretacji tego czytającego, to jest o wiele łatwiej. Tak, no to jest łatwiejsze faktycznie, bo on też, ten czytający też zmienia głos. Zmienia głos, interpretuje i robi to za mnie i jakby trochę wyrzuca tego autora. Tak, tak. Byłam kiedyś bardzo przeciwna audiobookom. Pamiętam, jak pierwsza słuchałam, to spadłam z bieżni raz, bo nie byłam w stanie złapać rytmu i to po prostu wydało mi się wtedy jakimś czymś nie do zrobienia, żeby robić coś i słuchać. A teraz jestem bardzo wielkim fanem. To ja jestem jeszcze na tym etapie wcześniejszym. I właśnie polecam każdemu, bo się strasznie podjarałam tą opcją i od czasu właśnie zamknięcia wysłuchałam już chyba 14 tych audiobooków, robiąc różne rzeczy równocześnie. To jeszcze powiedz nam, co czytasz, jak piszesz, bo wiem, że masz takie swoje ulubione rzeczy, do których wracasz. Co czytasz, jak nie piszesz, czyli po prostu dla własnej przyjemności. I co teraz warto przeczytać? Mogę to rozłożyć na trzy pytania. Co było na początku? Co czytasz? Co czytam? Jak piszesz? Czytam teraz, właśnie to jest śmieszne, bo przed naszym spotkaniem rano przeczytałam opowiadanie Kornela Filipowicza pod tytułem Moja piękna, dumna prowincja i jak się okazało, było to opowiadanie o spotkaniu autorskim, tyle że takim w bibliotece, one są bardzo specyficzne. Zobaczymy, może tutaj też tak będzie, ale w bibliotece jest zawsze taki jeden pan albo pani, którzy zadają pytanie, które tak naprawdę nie jest pytaniem, tylko jest już odpowiedzią albo jakimś tam statementem na temat życia, wypowiedzią. I właśnie, chociaż to jest opowiadanie z 68 roku, to nic się nie zmieniło, jest dokładnie tak. A poza tym, że przed spotkaniem rozłożono popielniczki na stolikach, i że ludzie palili papierosy podczas spotkania, a tak to nic się nie zmieniło. To ta specyfika tego i co autor, narrator przeżywał w trakcie tego spotkania, co sobie o tym myślał, to no tak jakbym trochę czytała o sobie, więc... I Gaja napisała mi wtedy, że mam nadzieję, że dzisiaj też tak będzie. Nieprawda, nie napisałam tak. Ja z kolei chciałam bardzo, żeby ona bardzo długo odpowiadała na każde pytanie, żebym ja nie musiała nadzieję, mówić. Mam nadzieję, że odpowiadam długo. Tak, jest wszystko okej, okay, tak. Ale nie odpowiedziałaś mi właśnie... Czekaj, bo to pierwsza część tak. Była. No więc na przykład czytam sobie po takim jednym opowiadaniu na dobranoc, żeby sobie zasnąć miło. A poza tym no to słucham tych audiobooków cały czas, robiąc różne rzeczy. Teraz akurat Wojciecha Chmielarza, wróciłam do kryminałów i ten autor tak bardzo dobrze, gładko wchodzi, lubię jego książki. Przedtem słuchałam Żulczyka, a wcześniej Orbitowskiego, który będzie również gościł tutaj. To prawda. Powinnam odpowiedzieć tak. Dobra, to jeszcze mogę dorzucić, że bardzo dużo zależy od tej osoby, która czyta. I właśnie ta książka Orbitowskiego, Kult, wciąż żadna inna jej nie przebiła, bo czytają Łukasz Habior i robi to po prostu tak rewelacyjnie, że słuchanie go i tej jego interpretacji to po prostu było mega przyjemne.
Ja czytałam papierową wersję kultu i no, tam jest pole do popisu, jeśli chodzi o przypisywanie głosów różnym postaciom. No to no, fajnie to robi. Okej, okay. A co teraz warto przeczytać, co byś, przepraszam, poleciła nam, co się dzieje na takim lokalnym rynku, też krakowskim? Powiem ci, że ja nie wiem. Nie, to jest trudne pytanie. Nie wiem, ja czytam po prostu... Nie wiem, czasami zobaczę coś polecanego przez kogoś, kogo cenię na fejsie i wtedy sobie na przykład kupuję tę książkę na Allegro i potem ją czytam, ale nie do końca tak właśnie orientuję się, co jest teraz na topie. Że zwykle właśnie się sugeruje jakimiś opiniami osób, z którymi gust mi się pokrywa. Ja też tak robię. No ja mam jeszcze jedno pytanie bardzo, bardzo ważne. Jak nowy kot? O nie, nie mam pomocy naukowej tutaj. Dobrze, chociaż wychodząc zamknęłam go w łazience, bo bałam się, że będzie dręczył rezydenta, jak go nazwałeś, czyli Francusia, mojego pierwszego kota. Jezu, nie wiem, powiem to i potem to będzie na YouTubie i ludzie mnie zjadą, że źle wychowuję kota. W każdym razie nowy kotek, który ma imię Spock. Czyli science fiction. Science fiction, tak. Baliśmy się, że stary kot, czyli Franz. Czyli klasyka. Czyli bardzo słynny kot internetowy, że będzie dręczył tego małego, a stało się zupełnie odwrotnie. I po prostu Spock musi czasami lądować w łazience na karnym jeżyku. Ma tam taką poduszkę i jak tylko go tam wkładam, to on się układa na tej poduszce w kłębuszek i od razu wie, że ma tam leżeć i spać. I czasami też muszę go włożyć do kuwety, bo nie zawsze pamięta. Ale właśnie musiałam je teraz rozdzielić wychodząc, bo po prostu bałam się, że może dojść do jakichś strasznych scen. Boję się, że Franz w końcu nie wytrzyma i po prostu tak go to podgryzanie będzie wkurzać, że zrobi małemu krzywdę. Czy może napiszesz jakieś opowiadanie o kotach? Próbowałam, ale to jednak zawsze mi się wydaje takie trochę infantylne, więc zostawiam to dla Facebooka i Instagrama. Rozumiem. Proszę Państwa, już wyczerpałam swoją pulę pytań. Proszę Państwa, jak ktoś jest zainteresowany rysunkami, to zapraszam. Może Gaja pokaże z bliska blizny i krwawiące oczy. Ogon, tak, oraz notatnik. Można też poćwiczyć... Potrzymać książkę można. Dziękuję Ci bardzo za spotkanie. Ja również. Bałam się, że będzie trudniej je przeprowadzić. Teraz kamień serca, że już mamy to za sobą. Dzięki. Dziękuję Państwu. Dziękuję.